Pacyfikacja, szpiedzy i złodzieje W połowie września 1943 znowu nasililiśmy akcję przejmowania jeńców radzieckich z Łódzka. Główną rolę odgrywał w tym Albert, który już całkowicie wylizał się z ran odniesionych w zasadzce pod kiwercami i z wielkim zapałem wziął się do roboty. Stałą bazą w Łódzku było mieszkanie mojego brata Juska. Jako pracownik tartaku oficjalnie wypożyczał, wypożyczał w cudzysłowie, z transportów jenieckich coraz to nowe partie żołnierzy radzieckich i oficerów. Po kilku dniach pracy w tartaku grupa zjawiła się w przebrażu, skąd już bezpiecznie odstawiono zbiegów do oddziałów partyzanckich. Pewnego dnia Albert wyjechał do łódzka i nazajutrz przywiózł ze sobą młodą dziewczynę Nadję. Była to pracownica tamtejszego szpitala. Wyprawiono ją do oddziału Prokopiuka. Po paru dniach znowu zjawiła się w przebrażu. Prosiła o odwiezienie jej do łódzka, gdzie miała zorganizować ucieczkę większej liczby więźniów. Albert miał się z nią spotkać za tydzień w miejscowym parku. W oznaczonym terminie wyjechał do łódzka wraz z Edkiem Sienickim, młodym, ale bardzo zrównoważonym partyzantem. Obydwaj mieli przy sobie broń krótką i po dwa granoty. O ustalonej godzinie udali się do parku, ale Nadi ani jeńców nie było. A może to podstęp? Zaniepokoił się Edek, kiedy w pobliżu dostrzegli kilku podejrzanych mężczyzn. Albo podstęp, albo Nadia wpadła. Tak czy owak, sytuacja nie jest najlepsza. Pryskamy? No chyba. W tej chwili podeszła do nich Nadia. No, nareszcie jesteś, ofuknął ją Edek. Gdzie masz swoich jeńców? Są tutaj, czekają na Was. Gdzie? Denerwował się Edek. Przypatrz się dobrze, wszyscy ci młodzi mężczyźni to żołnierze radzieccy. Nieźle ich przebraliśmy, co? A niech cię. Myśleliśmy, że to niemieccy agenci. Nadia powolnym ruchem poprawiła sobie włosy. Był to umówiony znak. Wszyscy mężczyźni natychmiast podeszli do niej. Albert, nie tracąc czasu, zaczął ich wtajemniczać w szczegóły ucieczki. Niewielkimi grupkami mają udać się w kierunku wsi Żabka. Tam wszyscy spotkają się i razem wyruszą w dalszą drogę. W dwie godziny później znowu wszyscy stawili się we wskazanym miejscu. Była to najliczniejsza grupa, jaką udało się dotąd zgromadzić. W sumie około pięćdziesięciu ludzi. Żołnierze radzieccy cieszyli się niezmiernie z udanej akcji i nalegaliby jak najprędzej wyruszyć dalej do obozu partyzantów. Albert gasił jednak ich niecierpliwość. W tym miejscu nie można się było jeszcze poruszać całą grupą. Wyznaczył nowe miejsce na spotkania. Kolonię Wiśniów w pobliżu toru kolejowego Kiwerce Równe. Tutaj poczuli się jak u siebie w domu bo oczekiwał ich prawie cały oddział Prokopiuka. Pięćdziesięciu nowych ludzi zasiliło szeregi partyzanckie. Nadchodziła jesień. Noce stawały się coraz chłodniejsze i dłuższe. Dni skąpane w jesiennych szarugach umykały szybko i niepostrzeżenie. Życie w przebrażu biegło normalnym, obozowym trybem. Ludzie zapominali stopniowo wiosennych, gorączkowych przygotowań do bitwy z groźnym i licznym przeciwnikiem upa. Czas pracował na niekorzyść upowców. Linia frontu zbliżała się coraz szybciej. Z pewnością ten i ów z banderowskiej sitwy, do niedawna zaciekły wróg lachów, Żydów i moskiewskiej komuny, przyłapywał się na rozmyślaniach o najbliższej przyszłości i przemyśliwał, co się z nim stanie. "Gdy wkroczy tu armia radziecka. Zdarzało się, że nasze patrole zapuszczały się teraz bezkarnie w głąb banderowskich terenów i niezaczepiane przez nikogo bezpiecznie wracały do obozu. Niemcy dostawali na froncie tęgielanie. Ten fakt był oczywisty dla wszystkich. Z tyłu zaś na zapleczu frontu uwijały się nieuchwytne oddziały partyzanckie. Ginęli Niemcy." ich sojusznicy, szpiedzy i policja ukraińska. Zastygły w monstrualnych zwaliskach żelastwa niemieckie transporty wysadzane przez partyzanckie grupy dywersyjne. Okupant stawał się bezsilny na tych terenach. Dowództwo hitlerowskie coraz natarczywiej żądało oczyszczenia zaplecza frontu, zlikwidowania oddziałów partyzanckich, przeprowadzania pacyfikacji całego terenu. Niemcy zaczęli się przygotowywać do generalnej rozprawy z partyzantami. W pełnej tajemnicy opracowali plan gigantycznej obławy i pacyfikacji na obszarach całego północnego Wołynia i Polesia. Jednakże niezbyt fortunnie wybrali czas na przeprowadzenie tej operacji. W dni jesiennej szarugi tylko ludzie doskonale znający tamte tereny mogli sobie pozwolić na brodzenie po rozmokłych bagnach i trzęsawiskach. Nigdy nie było wiadomo, gdzie kończy się tu podmokła łąka, a zaczyna zdradziecka topiel. Obława została przygotowana z typowo niemiecką pedanterią. Hitlerowcy ruszyli w teren w pełnym uzbrojeniu, objuczeni ciężkim sprzętem. Rzucili do walki około trzech dywizji piechoty i oddziały policji ukraińskiej. Zdawało się. Że tym razem nie przeciśnie się przez podwójny pierścień obławy ani jeden człowiek, a cóż dopiero mówić o dużej liczbie oddziałów partyzanckich z taborem, sprzętem i rannymi? Dowództwo AK z Łódzka przekazało mi mnóstwo szczegółów dotyczących niemieckich planów pacyfikacyjnych. Były one dla przebraża niebezpieczeństwem wyjątkowo groźnym. Dotychczas sprzyjała nam drogo okupiona, milcząca tolerancja inspektora jaskiego. Wiedzieliśmy jednak, że nieznani i z pewnością wyżsi rangą dowódcy niemieccy nie będą się liczyć z opinią inspektora, zwłaszcza gdy zapoznają się z rzeczywistą siłą przebraża. Partyzanci radzieccy, powiadomieni o mającej nastąpić pacyfikacji, pomaszerowali na północ bliżej zbawczej linii Bagiem. My jednak musieliśmy pozostać na miejscu, i to osamotnieni, zdani wyłącznie na siebie. Co więcej, sytuacja wymagała, brzmi to paradoksalnie, aby na czas pacyfikacji tak osłabić garnizon w przebrażu, by w oczach Niemców stał się nic nieznaczącym ośrodkiem polskości, który tylko dzięki głupocie i niezaradności band umknął zagłady. Wydałem odpowiednie rozkazy. Przede wszystkim poleciłem żołnierzom ukryć broń i rozproszyć się po okolicznych niedostępnych wsiach i miasteczkach. – Musicie zniknąć Niemcom z oczu – wyjaśniłem. – Na czas pacyfikacji pochowajcie się urodzin, krewnych i znajomych. Po burzy spotykamy się tu ponownie. W ciągu kilku dni przebraża opustoszało. Wkrótce przybyli do nas Niemcy. Stary Malinowski poinformował ich, że znajdują się w dużej wsi Polski, która jest biedna i przeludniona, ponieważ ogromną większość jej mieszkańców Stanowią uciekinierzy z innych polskich wiosek i osiedli. Na poparcie swoich słów podsunął im papierek od Jeskego. Rzecz jasna, że Niemców nie interesował los jakiejś tam polskiej wsi. Dowódca, pułkownik w charakterystycznych złotych okularach gniewnie odszczeknął Malinowskiemu, żeby przygotował wygodne kwatery i dobry obiad. Na szczęście okazało się, że przebraże nie leży wewnątrz kotła, lecz stanowi tylko punkt wyjściowy. Cała ta imponująca w rozmiarach operacja stała się dla Niemców tylko wycieczką krajoznawczą. Nie udało im się rozbić ani jednego większego oddziału partyzanckiego. Właściwie nie udało im się nawet utworzyć żadnego kotła. Oddziały partyzanckie znikły gdzieś wśród bagien i lasów, myliły ślady. Niespodziewanie szarpały obławę w miejscach najmniej oczekiwanych. Niemcy, zdezorientowani kąśliwymi wypadami, zabłąkani wśród nieznanych okolic, kręcili się bezradnie przez kilka dni w terenie i powrócili do łódzka. Zaraz po ich odejściu nadciągnęli partyzanci. Z całej batalii wynieśli tylko wspomnienie morderczego marszu na północ i drobnych ostrzeliwań przez forpoczty obławy. Życie obozowe potoczyło się normalnym trybem. Napływ uciekinierów do przebraża znacznie się zmniejszył. Przybywały już do nas tylko pojedyncze rodziny i ludzie samotni, nie jak dawniej, całe wsie. Wojna stwarza zwykle specyficzną grupę ludzi, którzy przy odrobinie sprytu, odwagi i ryzyka potrafią się nieźle urządzić, wykorzystać sprzyjające okazje do grubych interesów. I przebraże nie było wolno od takich ludzi. Stanowili oni dla nas prawdziwą plagę. Organizowali się w oddzielne grupy i wyprawiali do pobliskich wsi ukraińskich, aby rabować na rachunek przebraża. Najbardziej popłatny okazał się rabunek bydła. W pobliżu przebraża patroszono zrabowane sztuki i gotowe mięso szło na nielegalny handel do kiwerc Łódzka i jeszcze dalej. Przez dłuższy czas ten podły proceder kwitł pod naszym bokiem. My zaś nie wiedzieliśmy o niczym. Rabusie, zachęceni powodzeniem, zaczęli znajdować naśladowców. Wkrótce w przebrażu powstało zorganizowane podziemie gospodarcze. Wreszcie jednak przebrała się umiarka. Któregoś dnia przyszła do mnie delegacja chłopów z sąsiednich wsi ukraińskich. Skarżyli się na ludzi z przebraża, którzy przychodzą w nocy i grożąc bronią wyciągają im z obór bydło. Ogarnęła mnie wściekłość. To my tyle wysiłku włożyliśmy w utrzymanie przyjaznych stosunków z okolicznymi wioskami, zamieszkanymi przez ludność ukraińską. Walczyliśmy o to, aby wszyscy, zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, zrozumieli że ogłupionych rzezimieszków z bulbowskiej i banderowskich band nie wolno utożsamiać z całym narodem ukraińskim, z którym chcemy żyć w zgodzie i przyjaźni. A teraz kilku czy kilkunastu złodziei niweczy nasze wysiłki? Z całą powagą oświadczyłem przybyłej delegacji, że sprawcy napadów zostaną surowo ukarani i poprosiłem, żeby natychmiast zawiadomili mnie o każdym tego rodzaju wydarzeniu. Natychmiast po rozmowie z Ukraińcami zwołałem dowódców kompanii i przedstawiłem im całą sprawę, nie szczędząc słów oburzenia na pasożytów żarujących na cudzym nieszczęściu. Nie jest wykluczone, że to nasi ludzie tak sobie dorabiają. Musicie zwrócić baczną uwagę na swoich chłopców. Szczególnie starany nie należy kontrolować nocne wyjście. Musimy przyłapać złodziei na gorącym uczynku i wtedy nie będziemy się z nimi patyczkować. Zrobiłem też zebranie wszystkich mieszkańców przebraża. Poinformowałem o wszystkim i ostrzegłem, że jeśli schwytamy winnych, poniosą oni najsurowsze kary. Na kilka dni zapanował spokój. Zdawało się, że nasze ostrzeżenia odstraszyły złodziei. Wkrótce jednak doniesiono mi o nowych rabunkach. W jeziorze znowu obrabowano jakiegoś Ukraińca. Złodzieje wcale się nie kryli podczas rabunku. Ufali sile swoich automatów. Jednocześnie Marcel Żydkiewicz zawiadomił mnie, że tej samej nocy żołnierze z jego patrolu wypuścili poza teren obozu dwóch osobników, którzy wrócili nad ranem furmanką. Przeszukać szybko ich kwatery. Przyprowadzić do mnie, tak jak stoją. Rewizja ujawniła dowody rzeczowe: świeże mięso i słoninę. Złodzieje nawet nie próbowali się bronić. Od razu przyznali się, że zrabowali świnię pewnemu chłopu z jeziora. Przyjrzałem się im dokładniej. Byli to ludzie w średnim wieku, zdrowi i silni, zdolni do każdej pracy. Skąd jesteście? Ja z Kiwers, panie komendancie odpowiedział jeden. A ty? Ja z Łódzka. To po co tu przyszliście? Szukacie przygód czy zarobku? Stali w milczeniu ze wzrokiem wbitym w ziemię. Ostrzegam was pierwszy i ostatni raz. Jeśli jeszcze kiedyś zdarzy się coś podobnego, zostaniecie rozstrzelani. Wydawało się, że moje słowa wywarły na nich odpowiednie wrażenie. Poleciłem skierować ich do najgorszych i najcięższych robót. Chyba mieli dosyć, powiedział Albert po ich odejściu. Mam nadzieję. Naprawdę kazałbyś ich rozstrzelać? Bez chwili wahania. Są dla nas takimi samymi wrogami, jak i upowcy. I jedni i drudzy przeszkadzają nam żyć w zgodzie z uczciwymi Ukraińcami. Miałem wrażenie, że moja przestroga okaże się wystarczającym środkiem odstraszającym od wypraw po cudemienie. Niestety, rzeczywistość okazała się inna. Trzeciej czy czwartej nocy znowu obrabowano gospodarza w jeziorze. Sprawcy okazali się tymi samymi naszymi znajomymi. Tym razem ich plany były nieco inne niż poprzednio. Wiedząc, że nie mogą wrócić z towarem do obozu, gdyż mieliśmy ich na oku, postanowili obłowić się solidniej niż zwykle i czmychnąć z przebraża. Nie zdążyli. Postawiono ich przed sądem polowym. Teraz nie wierzyliśmy już żadnym wykrętom i obietnicom. Zostali skazani na śmierć. Wyrok został wykonany. Wszelkie okoliczności sprawy zostały podane do wiadomości publicznej. Poinformowaliśmy też o wszystkim mieszkańców jeziora. Od tego czasu rabunki ustały. Niestety, w przebrażu pojawił się teraz inny, jeszcze bardziej podstępny i groźny wróg. Był o tyle niebezpieczny, że mógł nam wszystkim przynieść zagładę. Pewnego razu otrzymałem pilny i poufny meldunek z łódzkiej AK, że w ostatnich dniach przybyło do przebraża pewne małżeństwo będące na usługach gestapo. Niemcy, dawno już zaniepokojeni tym, co się dzieje w przebrażu, Zapragnęli dokładniej poznać jego strukturę, stan uzbrojenia, liczbę ludzi, a przede wszystkim przekonać się, czy i jakie kontakty utrzymujemy z partyzantką radziecką. Meldunek kończył się zaleceniem, aby po zidentyfikowaniu szpiegów rozstrzelać ich natychmiast. Należy to jednak zrobić dyskretnie, bo Niemcy na pewno będą poszukiwać swoich ludzi. Ponieważ dobrze pamiętałem historię z Gubałą. Postanowiłem najpierw sprawdzić podejrzanych i zebrać dowody. Rozpoczęliśmy od dyskretnej inwigilacji. Zadanie było o tyle ułatwione, że wiedzieliśmy o kogo chodzi. Nie trzeba było szukać podejrzanych wśród tysięcy ludzi. Od razu zaczęliśmy zbierać o nich informacje w kiwercach. Nie były one pomyślne dla podejrzanej pary. W kiwercach mówiono o nich jako o jawnych agentach Gestapo. Byli to ludzie, którzy przyjmowali wizyty niemieckich oficerów i podejrzanie wyglądających cywilów, stale gdzieś wyjeżdżali i prowadzili wystawny tryb życia. Wnioski nasuwały się same. Jeśli tak bezpiecznie i wygodnie im było we własnym domu, to po co przybyli do przebraża, gdzie mieli nędzne warunki i żyli w stałym zagrożeniu? Podwoiliśmy czujność, stwarzając im jednocześnie pozory całkowitej swobody. Małżonkowie mogli się swobodnie poruszać po całym obozie. Obydwoje mieli ponad 40 lat, byli bezdzietni i absolutnie nie wyglądali na takich, którzy prowadzą podwójną grę. Tylko jedna rzecz ich demaskowała: byli wścibscy. Wszystko chcieli wiedzieć, wszystko zobaczyć. Widziano ich w różnych, najdalszych kątkach przebraża. Mężczyzna zdradzał przy tym wyjątkowe zainteresowanie przebiegiem służby i trybem życia poszczególnych kompanii. Lubił przebywać na liniach obronnych, wypytywał o siłę ognia. Interesowało go wszystko: liczba partyzantów, rodzaj i jakość broni, skład dowództwa, konfiguracja umocnień i tym podobne sprawy. Nasze podejrzenia konkretyzowały się coraz bardziej. Wreszcie zdecydowaliśmy się na rewizję w ich mieszkaniu. Pełne nieukrywanego strachu zachowanie małżonków skłoniło naszych ludzi do tym skrupulatniejszego przeszukania wszystkich kątów. Wyniki rewizji okazały się rewelacyjne. Znaleziono komplet notatek o przebrażu. Robota była wykonana dokładnie, ze znajomością szpiegowskiego rzemiosła. Decyzja dowództwa była jednogłośna. Za działalność Szpiegowską na rzecz Niemców wskazać na śmierć przez rozstrzelanie. Po wykonaniu wyroku czekaliśmy z niepokojem na reakcję Niemców, ale minęły dni, potem tygodnie i nikt nawet nie spytał o agentów. Milczał niemiecki inspektorat w Łódzku, milczały też kiwerce. Być może Niemcy woleli nie odkrywać swoich kart, możliwe też że zniknięcie pary szpiegów było dla nich tak drobnym szczegółem w chaosie gigantycznych klęsk i niepowodzeń niemieckiej machiny wojennej, że w ogóle nie warto było o nich myśleć. Koniec rozdziału.